to są właśnie rzeczy, których nie lubię, nie noszę i nie zawsze mam na nie pomysł. Widzę tutaj bardzo dużo eleganckich rzeczy. A co my tutaj mamy? Oversize'owy czerwony golf. Dlaczego go nie nosisz? Zestawianie go w stylizacjach jest dla mnie zagadką. Zastanawiam się, z czym możemy go połączyć. O, widzę tutaj fajną ołówkową spódnicę. No i co jest z nią nie tak? Ma nietypową długość 3/4, która zaburza mi proporcje, tak mi się wydaje. I nie stosuję jej codziennie, bo ona mnie po prostu skraca. Wydaje mi się, że szpilki zniwelują nam problem, o którym mówiłaś, bo na pewno wydłużą ci nogi. I w zestawieniu z taką spódnicą będą wyglądały super. Bardzo podoba mi się Kinga w tej stylizacji i podoba mi się też kolor, czyli czerwień, który jest sam w sobie jakąś taką energią kobiecości. Zdecydowanie czuję się komfortowo. No i udowodniłeś, że sweter nie powinien leżeć w szafie. Czyli uratowałyśmy dwie rzeczy. Spódnicę i sweter. Jestem gotowa na więcej w takim razie. Dobrze, szykuję się. Spódnica jest obcisła, dlatego do niej dobrałam oversize'owy golf. Bo jak jest małe coś na dole, to fajnie jak jest duża góra i na odwrót. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Widzę koszulę. A dlaczego jej nie nosisz? Powoduje poszerzenie barków, które i tak mam dość szerokie. Chciałabym jednak zobaczyć, jak wyglądasz w koszuli. Czy przypadkiem trochę nie przesadzasz? Dobra, zaryzykujmy. I dodam do niej takie dżinsy. Ale żeby nie było tym razem zbyt formalnie, zrezygnujemy ze szpilek i zaproponowałabym ci klapki. Coś, czego nie używam, nie zdarzają się w moich stylizacjach z racji, tak jak wcześniej mówiłam, moich krótkich dość nóżek. Ale okej, zobaczmy. No dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Chodź. Nadal mnie nie przekonałaś. Wolałabym, żeby jednak trochę zdjąć tego materiału, który zakrywa mnie od nadgarstków po samą szyję. Więc weźmiemy tą koszulę do naszego projektanta Michała Szulca, bo ona jest świetna gatunkowo i naprawdę mi jej szkoda. To, do czego się przełamałam dzięki Adzie, to płaskie buty. W stylizacji z dżinsami sprawdziło się całkiem nieźle.